Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Patapon 2. Co będzie w tym odcinku? Będziemy się... walczyć. Z kimś. Na pewno. Ruszamy, żeby pokonać gościa z laską. Maga. Maga... Carmenów, tak. Jest, tak, o to mi chodziło dokładnie. Nie radzę, tylko ja osobiście muszę wziąć telefony, ponieważ machopony są jeszcze zbyt słabe, żeby zmierzyć się z kimś, kto ma naprawdę mocny sprzęt. To źle zabrzmiało. Jego laska jest mocna. Ma mocny staw? Kurde, też nie. Jest bardzo... magia jest w nim silna. Tak powiem. Nie wiem, co się ze mną dzieje, wybaczcie. Chodzi o to, że jego czar jest bardzo potężny. Gościu może zabić machopony. Starczy. On pewnie zabije sporo słabszych jednostek, ponieważ... jego magia atakuje wszystkich, bo tak się rozprzestrzenia po wszystkich moich jednostkach, jak trafi. Tak więc warto wziąć kogoś, kto wytrzyma jego oblężenie i padł na tate pony, tak. Tak więc ruszamy. Naprawdę ta misja zmienia sporo, dużo wręcz, ogromnie, słów brak, język plącze. Ból! Dużo bólu! Nie wiem, co się z tym dzieje. Dzięki tobie zostałem wybrany jako następca pana Ormena. Dziękuję ci. A teraz zgin. Tego on nie powiedział, to ja dodałem. Tak. Walka. Co mówiłem? Nie pamiętam. A, wiem, że ta misja dużo zmienia, ponieważ od niego dostaniemy jego laskę. Laskę niebios, która ma czar piorunów razem z laską tą, którą już mam, a więc tą boską laską, tą, która atakuje takim, tym wiecie, takim płomieniem z ziemi. One obydwie potrafią normalnie, to jest taka rozruba, co dwóch machoponów z tymi laskami potrafi zrobić. To jest taki po prostu demotywator dla przeciwników, że ja na ich miejscu bym się poddał od razu po tej misji, bo naprawdę zobaczycie, co się będzie działo z moimi przeciwnikami po tym wszystkim. Naprawdę... haha! Moc! Moc! I pamiętajcie, że machopony są na pierwszym poziomie. Na pierwszym tylko. Nie są w ogóle przypakowane. I tak sądzę, że... nie będę ładował w ten save kolejnych 40 godzin. Dlatego machopony po prostu przypakuję je, zrobię chyba, nie wiem, może po prostu ten podstawowy. Wiecie, tak jak zrobiłem z Yumiponem, że jeden był na 10 poziomie po prostu. Także zrobię sobie chyba machopony, jeden na 10 z podstawowych i potem może te dwa zaraz pierwsze te rarepony wyewoluuję. Nie będę daleko gdzieś tam szedł w te najlepsze klasy, ponieważ nie będę musiał. Nie będę musiał. Tak. Oh yeah. Oh yeah. A, dokładnie. O to chodzi. Jest nas tutaj, kilku. Przed tym mikrofonem. Takie mam wrażenie czasami, jak słucham siebie, że w ogóle siedzą trzy osoby i gadają. Jest jeden specjalny gościu, który robi tylko... oh yeah. On tylko czeka, tylko mu daje znak, on... oh yeah. Po prostu... czasami jak słucham, po prostu takie mam odczucie. No ale cóż, tak to już jest. Dokładnie. Zdobywam trochę sprzętu przydatnego, nic takiego, co naprawdę by mnie podnieciło w jakikolwiek sposób. Fajnie, że zdobywa się ten sprzęt, ale nie jest on jakiś super, bardzo przydatny. Zdobyłem tę potężną laskę piorunów, z tego co widzę tam na górze. Co może być w miarę przydatne.
Jeszcze bawię się teraz ustawieniami renderowania, ponieważ strasznie, strasznie, jak jest duża walka, to klatkuje. A teraz, kiedy mam machopony, to będzie naprawdę dużo się działo na ekranie. Tak więc muszę zaradzić temu jakoś. To nie jest program od nagrywania, ponieważ dobrze nagrywa, bo jak ja oglądam teraz, to jest, wiecie, luks, wszystko gładziutko tego, żadnych tam zacinek, nic się nie dzieje, jest pięknie, po prostu mua. Ale jak to przetworzę już, się wyrenderuje, to wtedy jest trochę gorzej, tak więc muszę zrobić lepsze ustawienie renderowania i powinno być wszystko tak samo, mua. Przynajmniej mam taką nadzieję. I jest, jest, patrzcie, jest! Kurde, mamy w końcu, mamy to. Je. Dobra, już się popodniecałem. Ale naprawdę to jest, wow, to jest moc, to jest potęga sama w sobie, naprawdę. I zdobyliśmy, scroll. Ale powiem szczerze, że te kawałki mapy, znaczy wiecie, takie te właśnie zwoje, które znajdujemy, które odkrywają nam nowy, na przykład nowych bossów, to tylko wyglądają jak zwoje, ponieważ one mają różne nazwy, na przykład, nie wiem jakie były, ale one mają nazwy dosłownie w stylu brudny talerz, kawałek kamienia, zobaczycie jak będzie się ten nazywał, patrzcie. No. Ten się nazywa kwadratowe koło. No nie wiem. Kwadratowe koło. What the? Wielki JJ. Przygotowania do ataku na Sokashi katapultą są ukończone. Wygląda na to, że armia Zigotonów będzie naszym wsparciem. Ale gdzie podziała się Lady Maiden? Nie. Czy wy też czujecie... Poważnie, Maiden? Znowu mam nieodparte uczucie, że Maiden zostanie porwana. What? Spokojnie. Może tylko ona poszła sobie gdzieś tam... Wiecie, jakieś tam babskie sprawy swoje załatwić, nie? Nie interesujmy się, Maiden na pewno jest cała i zdrowa. Na pewno. Tak. Dobra, a teraz wam pokażę potęgę machoponów. Oh yeah. Ja już się cieszę. I wy też powinniście. To będzie... Monster Kill. On chyba tak mówił, ale nie pamiętam, czy on mówił tak. On nie lubiłem, jak on właśnie tak się zacinał. To chyba było w Godlike. Godlike. Ale nie jestem pewny. Uwielbiam ten głos z Unreal Tournament. Oh yeah. Kurde, nie wiem, dzisiaj po prostu pasuje mi mówienie mojego oh yeah. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Ostatnio ktoś narzekał, że mało mówię, tak więc ten filmik jest dla tego, który narzekał, że mało mówię oh yeah. Proszę bardzo, tu masz tyle oh yeah, że normalnie oh yeah na cały rok na oh yeah. I teraz patrzcie, co się stanie z Zaknelem. Czy może już do Kaknel? Nawet nie wiem. Zobaczymy na końcu, wam powiem, bo będzie powiedziane. Patrzcie. Tak wyglądał atak, kiedy się naładuje właśnie laskę. Takie eksplozje są. I uwaga. Jedna ucieczka. I patrzcie teraz, kiedy jest lekko osłabiony, co się dzieje. Raz. Dwa. Trzy. O, czwartego nie było. Widzieliście? On, ale to nawet nie, bo on już chciał uciekać i nie mógł. Tak dużo obrażeń mu zadawałem, że nie mógł biedaczek nawet uciec.
Ludzie... Awesome. Bo inaczej tego nie nazwę, to jest po prostu awesome. Znaczy mówiąc, boskie. I ponownie... Raz... Dwa... I dziękuję, knockout! Woohoo! Tak się walczy! Poznaj potęgę patafonów! Poznaj potęgę! I dostaliśmy najlepszą roślinkę od niego. Widzicie? Wszystko się pięknie układa. I to był... Dokaknel. To był Dokaknel, tak. I dostaliśmy najlepszą roślinkę Gudorian. Tak. Dorian to jest chyba ten taki... Nie, jakoś inaczej się nazywało. Ten taki bardzo śmierdzący owoc. Ale nie pamiętam, jak to się nazywało. No, nieważne. Ja będę teraz próbował pomiędzy misjami. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Na poziomie pierwszym u Tonkampona, możemy stworzyć, wiecie, tylko tam aloi, tylko hard ten przerabiać. Na drugim poziomie możemy już robić, używając mitrylu, te takie boskie bronie. A jednak na poziomie trzecim możemy użyć tego adamantmana i robić bronie demonów. Ja będę próbował teraz stworzyć laskę demonów dla naszego Mahopona. Mam nadzieję, że się uda. Wiecie, będę robił, jeżeli nie wyjdzie laska, wyjdę do głównego menu, wejdę z powrotem ponownie. Kilka razy popróbuję, mam nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, to trudno. Obędę się na razie bez, spróbuję kiedy indziej, ponieważ nie mam zamiaru spędzać, powiedzmy, tam 10 prób. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Na razie, ludziska.